Dzień dobry Państwu. Świętujemy dziś dożynki, by po wspólnej modlitwie radować się, dziękując za tegoroczny zbiór. Dożynki, święto plonów, święto niezwykłe, biłgorajskie. Zapraszamy starostów dożynkowych. Starosta dożynkowy to pan Stanisław Lelonek, również mieszkaniec Zoli. Od 37 lat w związku małżeńskim, ojciec trójki dzieci. Posiada i prowadzi gospodarstwo rolne, jest to hodowca i miłośnik koni. W drugiej bryczce przyjechali ksiądz kanclerz Królików, biskupiej Adam Firosz, ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem Michała Archanioła w Soli Krzysztof Jankowski, wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński z małżonką. W trzeciej bryczce jadą przewodniczący rady gminy, mieszkaniec Soli Wiesław Grabias, sołtys Soli Wiesław Niemiec. Witamy serdecznie. Prowadzi orkiestra Dęta z Obrzy pod batutą kapelmistrza pana Wojciecha Waszkiewicza. Za orkiestrą idą poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, poczet sztandarowy z Soli i poczet sztandarowy ze Smulska. Dalej idzie poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ochotniczych straży pożarnych zapraszam do ustawienia się na scenie. Będzie dzień. Tuż za pocztami sztandarowymi maszeruje delegacja wieńcowa gospodarzy dzisiejszych dożynek. Delegacja wieńcowa z Soli. Sól jest to największa miejscowość w gminie Biłgoraj. Działa tu stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Więź, inicjatyw wielu przyczyn o charakterze kulturalnym. Stowarzyszenie realizuje projekt Biłgorajskiej Więzi Żegnając Soli koło Biłgoraja. Projekt sfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach konkursu Ochrona Bioróżnorodności, który
polega na tym, że gnąca rasa gęsi wilgorajskich wróciła do domu, miejsce gdzie powszechnie była hodowana. Jedyne stado, równowagę mogę. W świecie znajduje się w Krakowie po momencie gospodarstwie majątek kruczka pana Kołodzieja. W soli powstało 16 wynagrodzonych hodowli gęsi. Członkowie stowarzyszenia odbyli seminarium na temat tej rasy gęsi, która prowadziła pani profesor Krystyna Zmalek z Akademii Podlaskiej. Przy stowarzyszeniu powstał zespół śpiewaczy, który reprezentuje swoją wieś na uroczystościach gminnych i przygotował na dzisiaj wieniec rożynkowy. Delegacja wieńcowa z Ciosmów. Ciosmy reprezentuje Stowarzyszenie Dąb, które aktywnie działa i które poszczycić się może cyklem imprez plenerowych. Delegacja wieńcowa z Dąbrowicy. Dąbrowica, dawna wieś ordynacka, położona na północny zachód od Biłgoraja, z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego, szkołą jednostką OSP oraz prężnie działającym i pełnym zapału i zawsze reprezentującym swoją miejscowość kołem gospodyń wiejskich, które przygotowało dzisiaj i prezentuje do Żurkowie wieniec. Dereźnia Solska i Dereźnia Zagrody. W Dereźni znajduje się młyn wodny, nowa szkoła, prężna jednostka OSP oraz działa klub sportowy Orion. Działa też tutaj zespół śpiewaczy założony przez panią Sołtys, który promuje swoją miejscowość na wszystkich uroczystościach gminnych, a dzisiaj prezentuje przygotowany na tę uroczystość dożynkowy wieniec. Delegacja wieńcowa z Gromady. Położona na północ od Biłgoraja, praktycznie łącząca się obecnie z Biłgorajem. Ozdobą gromady uświetniającą uroczystości lokalne i gminne jest zespół Czeremcha, który tworzy dzisiaj delegację wieńcową. Witamy delegację pana radnego z małżonką. Oraz zespołem śpiewaczym Stok i stowarzyszeniem Jadwiżanie. Mieszkańcy rokrocznie współpracują przy organizacji gminnego przeglądu kolęd i pastorałek w Hedwiżynie. Delegację wieńcową przygotowała Rada Sołecka Hedwiżyna. Delegację z Korczowa i Okrągłego, z dwóch sąsiadujących miejscowości, reprezentuje zespół śpiewaczy Sąsiadeczki, czyli połączone siły obydwu miejscowości. Zespół promuje swoje wsie na wszystkich imprezach gminnych i oczywiście na dożynkach, przygotowując rokrocznie wieniec dożynkowy. Obydwie miejscowości mają wspólną szkołę w Korczowie i piękne boisko w Okrągłym, na którym rokrocznie odbywa się turniej wsi. W delegacji pan radny gminy Biłgoraj. Witamy serdecznie. Wizytówką korytkowa jest, która tworzy dzisiaj delegację wieńcową, jest 25-osobowy chór, który zgodnie współpracuje i z jednostką OSP, i miejscową szkołą, i jest inicjatorem lokalnych przedsięwzięć kulturalnych. Najnowszą klubą korytkową jest wielofunkcyjne boisko Orlik 2012 i nowoczesny, nowiutki plac zabaw dla dzieci. Zespół ubrany w strój biłgorajski promuje naszą gminę w całej Polsce. Delegacja z Rudy Solskiej reprezentuje również Rudę Zagrody, a tworzy ją zespół śpiewaczy z Rudy Solskiej. Zapełniajcie ziemię, a ona was nakarmi. Do człowieka tak kiedyś on rzekł. Siejcie do niej nie tylko czyste ziarno, a wyrośnie wam powszedni chleb. Czcigodny księże kanclerzu, szanowni mieszkańcy gminy Biłgoraj, mili goście dożynek gminno-parafialnych. Dzisiaj w naszej parafii i gminie wielkie święto dziękczynienia. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie plony naszej wspólnej pracy,
i owoce naszych zamierzeń, za zgodną współpracę i zaangażowanie wszystkich tych, którzy wytrwale i aktywnie włączają się w rozwój każdej z miejscowości, które tworzą naszą gminę. Jest za co dziękować. Na tym wspólnym dziękczynieniu witam wszystkich dostojnych gości z księdzem kanclerzem Adamem Krzysztofem Firoszem na czele, który będzie przewodniczył mszy świętej. Witam wszystkich księży, witam pana wójta Wiesława Różyńskiego, delegacje wieńcowe, poczty sztandarowe, jednostki ochotniczych straży pożarnych, mieszkańców parafii, gminy oraz wszystkich miłych gości. Witam tych, którzy nieustannie pochylają się nad naszą polską ziemią, by wydawała owoce i plon. Witam was, drodzy rolnicy, i chylę swe czoło przed trudem waszej pracy, oddając tym samym szacunek waszym spracowanym dłoniom. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przyszli, by podziękować za tegoroczne plony. Czcigodny księże kanclerzu, szanowni starostowie dzisiejszych dożynek, drodzy rolnicy, goście, spotykamy się na dorocznej uroczystości Święta Plonów, dożynek gminno-parafialnych. Dożynki są uroczystym zakończeniem całorocznej pracy rolnika. Ta stara i wymowna tradycja przetrwała wiele wieków. Zmieniła się tylko jej forma i funkcja. Polski rolnik kłania się Matce Ziemi, plony zawdzięcza nie tylko własnej pracy, ale i błogosławieństwu Bożemu, które tej pracy towarzyszyło. Żniwa zakończono, a więc zgodnie ze staropolskim zwyczajem. Szczęść Boże, rozpoczynamy dożynki 2011. Witam serdecznie delegacje wieńcowe, rolniczy stan, przedstawicieli firm, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Poczet sztandarowy, poczty sztandarowe związane z wsią, wszystkich mieszkańców Soli, gminy Biłgoraj i wszystkich gości dożynkowych. Oficjalne powitania wszystkich gości będą po uroczystej mszy świętej. A jeszcze przede mszą pozwólcie, że kilka słów od gospodarza tej gminy chciałbym przekazać jako do wszystkich tutaj gospodarzy na terenie dzisiejszej uroczystości. Dożynki to tradycyjne święto gospodarzy, rolników oraz polskiej wsi. Dożynkowy chleb oraz wieńce uwite w tegorocznych zbóż poświęcone przez kapłanów są darem dla Boga i znakiem dziękczynienia. Dożynki to również czas wytchnienia po ciężkiej, żniwnej pracy. Mimo że dzisiejsze święto jest dla nas radosnym spotkaniem, to niesie ze sobą piętno tegorocznych podtopień, powodzi, które nawiedziły naszą gminę, również miejscowość Sól.